Na wstępie chciałem powiedzieć, że dziękuję za wszystkie wyświetlonka, za nowego subka oraz za wszystkie komentarze, które pisaliście. Jestem mega wdzięczny. A tak na wstępie jeszcze, to siemka, system Fikusek. Jest to nowy odcineczek z Cyberpunka 2077. Generalnie jest trzeci odcineczek. Sorki w ogóle za wczoraj, ale naprawdę nie miałem zbytnio czasu, żeby właśnie jakoś nagrać więcej odcinków. Nagrałem tylko ten pierwszy, ten jeden w sensie. Jeszcze z ekipą, bo tak jakoś, wiecie, mało czasu, chciałem z kimś pogadać, nie chciałem solo. Ale teraz solo, chyba nagram dwa nawet odcinki dzisiaj, więc łapka w górę, subik i lecimy. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcieni czerwonego. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Okej. Właśnie Dexter to jest ta osoba, która niby daje mi misję. Nie wiem, jak to się nazywa. Okej, Regina Jones. Oddzwonię. Prawda? Powiadać? Jaki dzień Misty. teraz? Duży ruch? Jesteś pierwszą osobą od 2 dni, która tu weszła. Przed tobą to był dostawca pizzy, który pomylił adres. Ludzie w tym mieście zatracili swoją duchowość. No, Dobra, ale mów dalej. wiesz, to ja jestem tu dla nich, nie oni dla mnie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłaś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Ej, ta cyberpsychoza to jest Hej, chyba to, że nie boli jak mnie ty. głowa, nie? Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cęk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Maxtrak. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go obezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Okej. I co, mogę go jakieś zabić? Pracę niż twój. Okej. Nikt nie pytał. Okej, tutaj się coś dzieje. Policja, tam jest stan. Jakiś zabójca. Ja chyba mogę z nim nic robić. Dobra. Ciekawi mnie w ogóle to, że jakieś właśnie takie misje na mapie, nie? Że policja ma jakieś gonie, jak to tam wygląda. Czy coś dzieje, kurde. Się wyciąga Glocka. Okej. Reputację dostaję za to. Bo mać. Mam za w lewym oku. Okej, ale zabiłem ich. Okej. Reputacja mi skoczyła. Uratowałem policjantów, tak jakby. Dobra, i ma git. Słuchajcie. I ekwipunek. Weźmy sobie to, ty wszystko ubierzmy, bo to nam daje niby HP. MP na pewno gorzej wyglądał, ale tam nic nie robi to. I buty mam. Okej, to jeszcze mam taką parę. To samo, dobra. Tylko mam też tą samą, ta? Nie, ale to jest gorsza, więc nie muszę nic tutaj robić. Dobra, dostałem tą. Jak się chowa broń w tej grze? Tak. Siema. Jak mam się z tą spotkać? Mam po prostu wbić, dobra. Że z tej strony. Siema, siema. Więc on tak wygląda. Dex. Panna wie. Dexter Deshawn we własnej osobie. Przejedźmy się. Okay. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie.
Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodym? Ja bym to pierwsze, nie? O, weźmy to. To żaden wybór. W Night City nie da się żyć jak spokojny człowiek. Da się. Ja jestem bardzo spokojny. I nie ruszę ustami. Stracę cierpliwość. To teraz. Czy on nie wygląda jak ten... Dla ciebie robotę. Pierwszy? Dużą robotę za poważne pieniądze. Dawaj. Opowiadaj. Co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Nie, to nie jest żaden problem. No. Ostro pokrywasz. Grube rury, gość. Czuję, że zarobimy razem dużo pieniędzy. A w ogóle mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Maelstromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biochipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać. Pytałem, co. No, i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. Tibak jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Okej. Okay. Mam sobie z nią pogadać. Spoko. Co to za sprawa? Którą trzeba załatwić z Maelstromem. Macie kosę? Odpal te drzazgy. Nie są drzazga. Okej, sprawdzać. Traci transport. Nie wiedzą, że kradną go kampusy z Maelstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Maelstromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Kurwa. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną naszej umowy. Brick był przywódcą gangu. Trzy dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randalla, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militech. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Igzno. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Chyba wiem już wszystko. No chyba nie wiem, jest wszystko, no. Doskonale. Okej. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sama. Okej, Flatheada to rozjebiamy. Okej, więc spoko, teraz z Evelynką sobie pogadamy. Chyba teraz, w sumie nie wiem. To to tyle, raz mówię. A nie, wypuść mnie już. Dziwne, że on nie ruszył z tami, nie? No fajną łapę ma. Choć nie chciałbym mieć takiej. Szczerze mówiąc. Okej. Okay. Fabuła jest jakaś pomieszkana, nie? Mogę nie bawić w klinie w sumie, ale dobra. Teraz jest tak, że jest jakiś wątek z dupy, nie? Dodany, na przykład skąd ja go znam. Wiem, że on misję robi, ja szukam teraz misji właśnie takiej, żeby ten zarobić hajs pewnie, nie? I tak dalej. Czemu Dextera, kurde? Jak były tematy o nim, że nic pojebane. Dobra, pojebane mu w sumie. Panowie, jeszcze jedno.
Nie wiem, co się mi za... Muszę gadać. Nie chcę umierać, bo to wtedy koniec fabuły będzie. Ej, to jest to. Jackie Wells. Jackie, widziałam się. Dobra. Z Dexem. I co? Jest gość, nie? Gordito. Niby mnie sprawdzał, ale tak naprawdę wpakował nas w przepychankę pomiędzy Militechem a Maelstromem. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Brickowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Royce'em. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Nie brzmisz na zachwyconego. Co wiesz o tym Royce'ie? Royce to kompletny pojeb. Ćpa chrom, tak jak niektórzy ćpają prochy. Jest jeszcze druga sprawa. To są pojeb z niego. To tam. Kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Parker. A tekst co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? No. Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. To jak chcesz do tego podejść? Maelstrom czy Parker? Dawać najpierw może Parkera, co? Zacznę od tego, że spotkam się z Parker. Zobaczę, czego chcę. Ciekawe mnie, co to jest za punkt. Idzie do All Foods, że to wpierdolić, a nie? Co to jest za miejsce docelowe, co znaczy? Tylko podróż. Nie, jest szybko podróży chyba. Jedziemy się tam. Ja chcę sprawdzić sobie świat i w ogóle. Dobra, nic tu nie idzie. Kurde, ja się cieszę, że ta gra w ogóle mi działa, nie? Takich ten. To jest kurwa. Jezus. Co tam się dzieje, kurwa? A ty co odpierdol? Nie, ale akurat nie miałem. To nie jesteśmy chyba unikami, co? Dobra, kurwa, no chyba jesteśmy. Kurwa, no. Na tym my wiedzieli, że to jest mój wróg. Nie ogarniam się tej gry, jeśli chodzi o ten względ. O zdynki, w chuj ci w dupę. Dobra, idziemy. Jest godzina 14. O kurwa. Właśnie jest 14. Ja mam czas do jeszcze godziny. Nieco ponad, więc w sumie nie jest to dobre dla mnie. Ale w sumie, czemu to w ogóle się nie zmienia w sensie? To idzie co jakieś 25 metrów, czy co? Okej. Kontynuując, nie ogarniam, kto jest moim wrogiem, kto jest tam. Nowe zadanie, kontrakt kupowy. W tym, że wyglądają jak członkowie Tiger Claws. Szczególnie zależy mi na... Co to jest Tiger Claws, ale dobra. Taki Kenmochi. Zneutralizuj ją, a będę zadowolona. Ła kurwa. Co jest? Czemu ty kurwa przyjechałeś? Widzieliście, przejechał mnie i tyle było. Pojebane. Jest 15. Kurde, dasz jakieś przyspieszy czas, a nie, że tam będę już o... A bez kitu, uda się do... To jest dopiero 15, kurde. Mam 3 godziny na nie wiem co. Co mogę zrobić? Czas. Jakiś poboczny gówno pewnie. Nie, zobaczę, czy ono tam jest wtedy. Teraz mamy zamknięte. Okej. To fajne. Nie wiem, weźmy wtedy inne misje. Bo po mi czas. Przewiń w sensie. Myślę, że chcesz czekać.
Dawać do 19. A. Ile chcę godzin, kurde. Panie ten, no to dawaj jeszcze. Okay, czy to mi coś działa, jakiś pieniądz? Co macie? Wszystko. Facetów i kobiety z twoich snów. Pierwsza liga synaptycznego aktorstwa. Nie jakieś spady z pornobranży. Dobra. Prawdziwe emocje wtłoczone prosto w twoje synapsy. Ekstaza destylowana z bitów czy... Walka mi się pojawiła. Po to się tu przychodzi? Macie gadane, to na pewno. To nie reklama, tylko ostrzeżenie. Nasz towar jest najmocniejszy, nie każdy jest na niego gotowy. Okej. Okay. Dasz radę? A, wchodzimy, no, trzeba to wejść, nie? Wchodzę i już. Wystarczy. Łapię, o co chodzi. O. Super. To teraz dekalog. Zasady, które musisz znać. Jakie? Po pierwsze, żadnych krzywych akcji w środku i żadnego nagrywania. Żadnych dragów, żadnego obmacywania. Spodoba ci się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz Brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Przecież wiem. Wypełzłam spod kamienia. Wchodź. Ja nie wiem, czy ja chcę takie rzeczy robić. Taką delikatną masz tę buźkę. To wziąłem. Kim wy jesteście? Dobra, nieważne kim wy jesteście, ja po prostu chcę tu wejść. Znaleźć tą. Myślę, że... Ja mogę tak normalnie sobie wybrać te rzeczy? Co dla ciebie? Właśnie, co dla mnie, kurwa. Weźmy to, się spytajmy. Nazwa klubu Lizis to od imienia właścicielki. Wciąż tu pracuje. Od dawna nie. To zresztą taka słodko-gorzka historia. Zaciekawiłeś mnie. Lizzie prowadziła tu kiedyś zwykły klub ze striptease. Lizis Bar. Niezłe, Lizis Bar. Niezłe stawki, ubezpieczenie, jako taką ochronę. To było dobre miejsce. Lubię takie historie. Dawaj, gadaj, gościu. Wiek, potem upadek, i to nie jest panam? Jak się, w sensie ten, Judy, w sensie. Te historie najlepiej wchodzą z butelką czegoś mocniejszego. Co w takim razie poszło źle? Tiger wszystko. Claws odstrzelili Lizzie. Kurde. Ktoś z gangu zbrał jedną z dziewczyn. Lizzie odstrzeliła mu jaja z obrzyna. Następnego dnia wrócili większą grupą. Nie miała szans. Ale ostatecznie Tigersi oddali to miejsce Moxom. No, w pewnym sensie. Dziewczyny musiały się z nimi dogadać. Na szczęście nie straciły głowy i szybko się zorganizowały. No to nie zostawiły szyld z szacunku dla szefowej. I tak interes kręci się jakoś do dzisiaj. Okej, okay, dobra, mówmy, co tutaj robię w ogóle, nie? A kto pyta? Ja pytam. Dobra, powiedzmy. Jesteśmy tu umówione. Miło cię poznać. Mateo. Gdzie znajdę Evelyn? Okej, okay. Ciekawe wygląda. Będziesz musiała się rozejrzeć. W porządku, Mateo. Czekałam na nią. Ha. Jezu. Evelyn Parker. Nie mam tego. Gdy tylko weszłaś do klubu, wiedziałam, że to ty. Dobra, pijem, kurwa, nie gadamy z nim. Nie no. Senson? Moja ulubiona tequila. Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. Okej, okay, ona jest trochę podejrzana. Po prostu zgadywałam. Tak jak ta z Lola. Zaraz niewidzialna się stanie. Właściwie... Ale muza. Dlaczego spotykamy się akurat tutaj? I fajnie to wygląda. Jakby to powiedzieć, nie pasujesz do tego miejsca. Potraktuję to jako komplement. A teraz chodź ze mną. Porozmawiamy o interesach. Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. Ale muza, co? Nie wiem, czy tak fajnie słyszeć jak u mnie, ale fajnie to dudni. Wszystko jest w porządku. Po prostu powiedz mi prawdę. Okej.
której siedzimy. Widzę jakieś kluby. Ja tu miałem coś do zebrania chyba, nie? Chyba, że film chyba. Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalna, skuteczna i godna zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. A ty mogę odpowiedzieć to? Dobra, ciul. Znam się na swojej robocie, mam sprawdzoną ekipę. Nie spieprzyliśmy do tej pory żadnego zlecenia. Ale zdajesz sobie sprawę, że oczekuję od was czegoś... Żadnego zlecenia nie odjebaliśmy, bo kurde, nie ma innego, nie? Czegoś znacznie więcej. By nie było innego. Możesz być spokojna, jestem najlepsza. A Dex uprzedził mnie, że to robota podwyższonego ryzyka. Swoją drogą, od dawna ze sobą pracujecie? Ora, powiedzmy mówię szczerze. Słyszałam o dwóch typach fikserów. Jedni mają stałe ekipy na długich kontraktach i krótkich zmeczach. Tacy fikserzy cenią lojalność i przewidywalność. Ale Dex musi należeć do drugiego typu. O, chyba ta. No, weźmy się, spytamy co chcemy. Właśnie. To łowcy. Wierzą tylko w jedno. Swoją intuicję. Stawiają na tych, w których widzą potencjał. Jeśli jednak zdarzy im się popełnić błąd, to jest to ostatni błąd w ich życiu. Dlatego mam nadzieję, że Dex się nie pomylił. Dobra, jestem. Pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz? Czy miniaturkę trzeba strzelić jakąś? Relik. Musiałem screen wolnąć. Programu Secure Your Soul. Należy do Arasaki. Co oznacza, że cała operacja jest cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości, ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłaś tam kiedyś? Korporacyjne hotele tej klasy są zdecydowanie poza moim zasięgiem. Architekt wnętrz wspiął się na wyżyny swojej sztuki. Przekonasz się. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Właśnie. Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Okay. Yorinobu Arasaka? To on jest tutaj? Niby jakiś miliarder, nie? Wszyscy pisali o przyjeździe Yorinobu do Night City. To w końcu dziedzic Imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. I co? Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City? Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Ten uśmiech chyba ta. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno cię zainteresować. Yorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netwatchem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego asa, czy mam mówić jaśniej? Zaraz. To Netwatch miesza się w takie sprawy? Netwatch pilnuje bezpieczeństwa w sieci w imieniu wszystkich korporacji. Za co zresztą dostaje grube miliony. Ale żyjemy w świecie pozorów. Nikt nie jest święty. Jeśli chcesz wygrać, nie masz wyboru. Musisz grać wabank. Dobra, no gdzie on ma to coś? Arasaka nie chroni relika, bo Yorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie w takim razie go trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Chujowo w sumie. Za chwilę sama zobaczysz. Skończyłyśmy plotkować o Arasakach? Jeszcze jedna rzecz. Jakie informacje znajdują się na reliku? To całkowicie nieistotne. Mówimy o danych, które Yorinobu Pokryjomu wynosi z Arasaki i chce przekazać Netwatchowi. To musi być istotne. Posłuchaj, Vi. Interesuje mnie relik. Ciebie interesują pieniądze. No, co ma rację. Wykonaj zadanie, a ja przeleję na wasze konta okrągłą sumę. No i kurwa git. Co teraz?
Teraz czas na najlepsze. Chodź. Było coś do zebrania chyba, czy nie? Co umożliwi zaplanowanie całej akcji. A, jest coś. Bo trzaska w start rodziny. Śmisy Foblanta. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? Takie nagrania pozwalają analizować szczegóły nieosiągalne dla ludzkiej percepcji. To co się teraz skręcić będą? Tego właśnie potrzebujesz. Pewnie. Co jest na tym nagraniu? Wnętrze apartamentu Yorinobu. Relik będziesz musiała zlokalizować sama. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. Bo we mnie drzemie tygrysica. Okej, okay. Że sobie pogadaliśmy. Kurde, ciekawe. Nie jest to rozmowa. No dobra, nie miałem z nim porozmawiać, tylko coś wziąć. Zaraz. To ty nagrałaś ten materiał? Mhm. Przyczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Nie, to żaden problem. Też bym chciał taki. No to zobaczmy ten Braindance. Z Braindance. Pomoże nam w tym. Kurde, na początku jak tu wbijałem, nie, ty przeczytam do Braindance, kurwa. Na kartonach. O, w sumie kartony są. Wi, jedna ważna sprawa. Tak, oczywiście, kochana. Ufam Judy jak mało komu. No, okej. Okay. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ale nie zapominaj, że nie należy do twojej ekipy. Uważaj, co mówisz. Czemu ona tak mówi? I jak się zachowujesz. Okej? Okay? Spokojnie. Potrafię się zachowywać w towarzystwie i w interesach. Okay, więc teraz sobie Judy znajdujemy. Chyba jedna z popularniejszych postaci w tej grze. Dobra, zbieramy to co możemy. O. No, jesteście. To jest Vi. Przyszła po nagranie. A to Judy. Lepszej montażystki Braindance'ów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Ale dawaj, to mówię. Zmocnicze sygnałów sensorycznych, monitory fal emocjonalnych. Niezły sprzęt, najwyższa półka. Większość jest podrasowana, to prawda. Firmowe są tylko obudowy. Sama wszystko modujesz? Jeszcze pytasz. Ale translator mimiki swój od suki. Podobno ta ich seria miała spieprzone matryce. Miała. Okay. Ale matrycę wymienić łatwo, a tylko w ten model dało się wpiąć dodatkowy soft skanujący. Wiem, wiem. Dobra, to sobie pogadaliśmy. Kompilowałam to twoje nagranie F. O, bierzmy będzie to. Okay? To zwykła surówka. Ale już wiadomości, to są animisy chyba. Najważniejsze, żeby Vi mogła w to wejść. Spoko, skalibrujemy pod nią. Okej, okay, wchodzę w to. Poradziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z Jig Jig Street. Kurwa, co ja będę porno oglądał teraz? Wpuścisz Vi do środka? Niech się tam rozejrzy. Okej, Vi. Pływałaś już wcześniej w surowym Braindance'ie? Nie. Higgs kurwa daje nazwę, nie wiem co to jest. Dobra, pomówmy, że nie. Godziny zwykłych Braindance'ów, ale w surowym nie byłam nigdy. Spoko, wszystko ci wyjaśnię. To dobra, uznaję, że Braindance to są... No dobra, kurwa, kurwa. Ładuj tyłeczek na fotel i zaczynamy. Jaki? Może na te chcę wejść. Dobra. Wsiadamy. Fajne buty. Kurde. Kogoś innego wstawię na miniaturę niż Judy, ale... Dobra, uznaję, że w następnej wstawię Judy. Właśnie nie wiem, ile dziś odcinków nagram. Nie będziemy w domu później. Najpierw muszę stworzyć twój profil sensoryczny. Dawaj. Czekaj. Co to jest profil? Muszę sensoryczny profil. Twoich reakcji emocjonalnych i percepcji do surowej wersji Braindance'u. Inaczej po podłączeniu w najlepszym wypadku poczujesz mdłości. Trochę jak w spieprzonym wirtualu. Aha. A w najgorszym? Wysmażę ci synapsy. Ale spokojnie. Nie dopuścimy do tego. Czy mogę jej ufać? Po takiej minie? Dobra, idziemy. Ale obiecaj, że nie będzie bolało. Nie przesadzaj. Zaczynamy. Siedź nieruchomo i patrz w moją stronę. Podłączam cię do softu analizującego. Czemu muszę w jej stronę patrzeć?
Co jakbyś sobie sprawdzał finą? Pójść na Judy. Okej. Okay. Teraz ustawimy ci optykę i resztę sensorium. Efelin, przesuń się. Patrz prosto w te dwa ekraniki, jak na badaniu wzroku. Będę musiała się tak kalibrować przed każdą edycją. Niekoniecznie. Poza tym przestaniesz narzekać, jak zobaczysz, jakie możliwości daje analiza Braindance'u. Jeszcze sekundka. Ja, coś nie świeci. Jedną ręką ona to robiła. Gotowe. Teraz przetestujemy twój profil. Włączę ci na początek jakiś przykładowy Braindance, żebyś się oswoiła z edytorem. No dobra, co by ci tu... A nie możesz puścić od razu do tego ode mnie? Oszczędzimy czas. Wolę nie ryzykować, ale to potrwa tylko chwilę. Wybrała mi coś... Okej. Okay. Nie, pytamy, idzie na czuja. Nie pytam, co tam się będzie działo. Najpierw włączyć się wchodzę. Tego kawałka, zobaczysz, jak to wygląda, a potem wskoczymy w tryb edycji. Wchodzisz do Braindance'u za 3, 2, 1. Okej, okay, na stałe światło. Musimy tutaj. Bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy Braindance tym świrom ze studia. Jasne. Dobry. I pamiętaj. Wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Kurwa. Jeszcze je pytasz? Okej. Okay. Wchodzisz. Dawaj Glocka, gościu. Pierdolamy się, ale nie wiem gdzie. Na ciebie! Na ciebie, kurwa, wszyscy! Gleba powiedziałem! Kasa, ty, dawaj kurwa kasę, bo cię zajebię jak pierdolonego psa! W porządku, już, ja... No ruchy, kurwa, co? Chcesz zarobić kulkę? Jaki głos. Dobra, Braindance to jest, kurwa, napad jakiś. Kurwa. Kiedyba. Oddychaj głęboko. Skoczył ci kortyzol i adrenalina, ale soft włączył blokady hormonalne. Nic się nie stało, żyje. To było kurwa zajebiste, a nie za mocne. Kolesia, jego stres, ból, lęk i nadzieje zmieszane z czymś jeszcze. Kurde, rozjebana trochę. Na pewno wciągnął boostera tuż przed akcją. Nic kurde, ja bym chciał boostera wciągać. Zrobiłam już wszystko, jest idealnie. Dobra, ale dalej nie wiem, co to Braindance. Braindance, kurwa, tak to będę czytał. Chyba na jajca. Okej, okay. Teraz wchodzimy do tego, co powinniśmy wchodzić. Z tego miliardera chyba spotkamy. Teraz odłączam cię od sensoryki nagrywającego. Będziesz mogła swobodnie przyjrzeć się całej scenie. W trybie analizy masz pełną władzę nad kamerą. Przesuwasz, zbliżasz, oddalasz. To będzie twoja piaskownica. W trybie analizy możesz kontrolować... Czekaj, dosyć kulkę. Możesz je nawet zapauzować w dowolnym momencie. Wznawiasz nagranie z poziomu konsoli edytora. Tak, skurwa. Że takie coś jest, nie? Czemu w ogóle tutaj nic nie zrobię, no? Przyspieszasz lub cofasz? Wypróbujmy to. Cofnij nagranie do samego początku. Okej. Przewiń nagranie kawałek do przodu. Plan jest prosty, więc... Kurde, jak normalnie montażowy tryb jakiś, nie? Okej. Możesz też po prostu zresetować nagranie, cofając się do początku. Śmiało. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Okej. Po to tu przyszłaś. Tak mogę się bawić. Myślę, że jest taka mała wyraźna trochę, nie? Skup się na tej spluwie, tej, którą ten fight łapa dostaje na początku od kumpla. Okej. I zeskanuj ją. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy Braindance tym świrom ze studia. Jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. To nie jest podejrzane, że tak sobie stoi. Okej. Okej, dziękuję. A teraz uważaj. Gdy jesteś w trybie analizy, możesz wyławiać dźwięki i rozmowy z otoczenia, jeśli tylko nagrywający
był w pobliżu. Okej. Okay. Sprzęt rejestruje wszystko, nawet obrazy i dźwięki, z których istnienia nie zdawałaś sobie sprawy. Źródła zarejestrowanych sygnałów stają się widoczne, gdy przełączysz się na warstwę dźwiękową w edytorze. Zrób to teraz. Co kurwa? Mię warstwę. Co to jest kurwa za guzik? Okay. Dobra, trzy. W sklepie powinno być teraz widocznych kilka sygnatur dźwiękowych. No ja. Skup się na jednej z nich. No to ja. W sumie innej nie widzę. Okej, okay. Chodź, ja że pierdolony. Tam coś się zdarzy. Schówek, ja stanę na kasie. A nie jako chuj strzel. I jak wrażenia? To jest niesamowite. Kurwa. Zupełnie jakbym stała obok. Tak właśnie działają implanty nagrywające. Zgarniają wszystkie elementy tła, a edytor je wyławia i podrasowuje. Pobaw się warstwą dźwiękową, a jak już ci się znudzi, to przejdziemy dalej. Okej, okay, jak się pobawić warstwą, z mojej warstwy? Czasem w surowych nagraniach można analizować dodatkowe warstwy sensoryczne zarejestrowane przez wszczepy nagrywającego. Na przykład? Po co mi to by było? F ma soczewki Kiroshi, które rejestrują spektrum podczerwone, a to oznacza, że w nagraniu od niej będziesz mogła sprawdzać sygnatury termalne. Nieźle. To teraz poczekajmy, aż gość znokautuje klienta przy ladzie. Okej. Okay. No nie wie, kurwa, wszyscy! Gleba powiedziałem! Skanowanie działa też na ludzi. Podejdź do tej rannej laski i spróbuj ją zeskanować. Dobra, jedziesz dalej. Okej, okay, nieprzytomna? Do momentu, gdy złodziej zostaje zastrzelony. Właśnie, została strzała ta. Właśnie dostał bułę? Widzisz? Postrzelili go. A on nawet nie widział, skąd leci kula. Ale ty zobaczysz. No dobra, to moja ulubiona część tej zabawy. Widzisz, co tam mruga nad wejściem do sklepu? Kamerka przemysłowa. Musiała zarejestrować naszego strzelca. U. Zaraz się o tym przekonasz. Obraz z kamery wyświetla się na ekranie za sprzedawcą. Cofnij nagranie do momentu, kiedy ekran znajduje się w zasięgu wzroku chłopaka i przeskanuj go. To mam w sumie teraz przeskanować tą kamerę, czy nie? Czy tu? Okej, okay, tu mogę filtry zmieniać. Okej, okay, ale... Okej. Okay. Mam zeskanować to? Jak się skanuje? Grupa decyzji, nie warstwa, tryb powtórki. Przyjmij nagranie do momentu, gdy zasięg wzroku znajdzie się ekran CCTV. Czyli tutaj, tak? To jest ten ekran. Dobra, kurde, no, bo wszyscy oni mówili na tej ladzie, ale myślę, że chodzi o tą kamerę, że ma przeskanować. Dostał kulkę od własnego kumpla. Koleś pewnie planował to od początku. Musiał zgarnąć niezłą sumę na czarnym rynku za taki brain dance. Za doświadczenie prawdziwej śmierci z wyrole płacą najwięcej. Jeśli masz już dość, to możesz wyjść w każdej chwili. Skurwa, da. Własny ziomo zabił. To coś w rodzaju granicy rzeczywistości, zarejestrowanej przez nagrywającego. Edytor nie wychodzi działać. Bo ty nie wiem, wychodzimy stąd. Chybone to jest. Pojebane w chuj. Fajne to jest, nie, ale... W sumie szkoda, że większość tego, co tu... Nie wiem, w sumie po co mi by to było. To co? Gotowa, żeby zająć się waszym nagraniem? Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak ten chłopak... Chyba mam dość. Wi, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej. Dobra, jednak, kurde, zmienia zdanie. Sekundę. Muszę połączyć się z T-Bug. Trenerka z mojej ekipy. Zna się na zabezpieczeniach. Podpowie mi, na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. To chyba nie problem. Szczerze? To spory problem. Kurwa. Nie umawiałyśmy się na coś takiego, F. Spokojnie. T-Bag jest dyskretna i profesjonalna. Możesz jej zaufać. Zaufać? Kurwa. Judy, proszę.
nigdy nie naraziłabym cię na niebezpieczeństwo. Przecież wiesz. Okej, okay, dzwoń do tej T-Bag i wjeżdżamy w ten braindance. Cześć, V, co tam? Hej. Słuchaj, mam Znamy T-Bag, ona nas uczyła. Za muszkę, no. Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sama? Nieważne, skup się. Potrzebuję Nie, nie mam z mojej chyba, co? Zwrócić uwagę, gdy już będę w środku. Oprowadzę cię po tym braindance'ie. Podpinam się do twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Otwieram port 1779. Jest pod bezpiecznym protokołem. Dobra, wchodzę. Powinnaś... Czemu w ogóle my z nim teraz zgadamy? Teraz. Zaakceptowałam. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej, okay. Jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I... jestem. Wszystko gotowe. Odpalaj. Ja nie wiem, po co my tam wchodzimy. My to Judy nas mogło nauczyć, nie? Tym to mamy robić. Tak ją trochę olaliśmy i sobie wzięliśmy kogoś innego. Kurwa, dziwne to było. Oglądaj uważnie. Jesteś tylko kawałem mięsa do wzięcia. Ewelin. Ona... poczułam jej przerażenie. To by się nie przeraził, jak tak mówi. Nie. Oni mi za to zetną głowę. Zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę. Zaraz to skończę. Musisz podsłuchać tę rozmowę, Vi. Tam może być coś ważnego. Gdzie to co mam? Tak pójść? Taki grzyb. Kurwa. Okej, ten gość się zginie, to jest ten gard, tak? Zaraz to skończę. Nagasaki czy coś? Wkrótce się przekonamy. Kurwa, w ogóle nie ma sobie samo. Ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny. A wszystko wokół niego niezmienne. Wkurwiony jest chyba na starego wtedy. Może dużo. Przyjąłem do wiadomości. Rozłączył się. Przewiń do momentu, gdy zaczynają rozmawiać. Musimy ich podsłuchać. Ci mieściowe daj będę wojnisz? Już słuchałem to wszystko. A, dobra, mam zeskanować jego telefon. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Przyjąłem do wiadomości. Przepraszam, że musiałeś czekać. Kurwa, skanuję. Jak zwykle. Na szczęście jeszcze nie zaczęłam się nudzić. Wszystko w porządku? Wyglądasz na zdenerwowanego. Za chwilę mi przejdzie. Mm-hmm. Ej, ale czekajcie. Jak się skanuje, kurwa, telefon? Ej, zeskanowałem ten telefon. Jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko, jakie... Ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny. A wszystko wokół niego... To jest coś bardziej ma sens. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Saburo jest oderwany.
zawieszony w jakichś skostniałych wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma. Więc w starych latach się jeszcze uczy. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. No tak jak mówiłem, że już mam ten problem ze starym. Okej, okay, ale tu jeszcze jest kod zeskanowania. To nie tutaj mówię, nie? Czy nie? Okej, okay, się zobaczę. To jest zeskanowane, czy nie? Tak. Program jest wciąż w fazie testów. Okej, okay. Zeskanuj komputer. Zeskanuj komputer. No szkoda, że się nie da trochę szybciej tego zeskanować. To jest chyba zeskanowane. To jest zeskanowane. Oni idą gdzieś do pokoju chyba. Ale coś muszę chyba z tym komputerem zrobić, co? Czuję, że ci się spodoba. Wiecie. Nie mogę tego nic z tym zrobić. Co ma kurwa zrobić? Skanuj system zabezpieczeń. Apartamenty opcjonalne. Wyżej. Automatyczne. Najnowszy model skanerów. Jednostka centralna podłączona do ich systemu. Możesz je wyłączyć. Z zewnątrz nie będę miała szans. Muszę najpierw sprawdzić, w jaki sposób są podłączone do systemu. A to jest druga rzecz. Cholera, kamery. Wbudowane czujniki ruchu, reakcja na sygnatury termiczne, system IFF. Dasz sobie z tym radę? Tak, jeśli tylko dostanę się do ich wewnętrznej sieci. Ja mam zeskanować ten system zabezpieczeń jakiś. Nie wiem jak. Nie, ten początek jeszcze kurwa. Czekajcie. I tutaj gdzieś coś. Też mam zeskanować. Nie wiem. Tutaj coś jest. System alarmowy. System alarmowy. Najnowszy firmware, ale ptaszki ćwierkają w BBS-ie, że ta wersja jest dziurawa jak sito. Wygeneruje klucze i podrobię ich sygnatury. Wszystkie ich systemy bezpieczeństwa podłączone są do wewnętrznej sieci hotelu. Musimy zdobyć Flatheada. Inaczej nie wyłączymy tych systemów. Bez niego się nie obejdzie. Nie ma szans. A przynajmniej ja nie mam lepszego pomysłu. Okej, okay, więc dobra. Tutaj mamy już wszystko teoretycznie, tylko jeszcze ten początek. Kurwa, wolno to idzie.
Dobra, tutaj oni coś sobie robią. Tutaj coś jest. Jeszcze trzeba wrócić do tego komputera. Okej. Okay. Korzystając z warstwy wizualnej zyskany komputer. Osobisty PDA. I tutaj. Jestem warstwa wizualna. Sekundkę. Szukam czegoś odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba. Co, coś tutaj mam? Okej. Już jest. Toalet. Naładowany. Zabezpieczony. Dobrze wiedzieć, nie zapomnijcie o tej spluwie w trakcie skoku. Mam coś jeszcze. To jest PDA. Tego ten telefon, no? Czy komputer? Musi być przechowywany w specjalnym kontenerze termicznym. Kurwa, to jest to! Ja myślę, że tam to na ścianie to ustawialiśmy sobie, to jest ten komputer, nie? Lepiej nie, moglibyście go uszkodzić. Po co ja mam lodówkę? Wykrywanie warstw termalnych. To powinno ułatwić znalezienie miejsca, gdzie Jorinobu trzyma relik. Tak. O? Tu lampy, nie? Aby znaleźć tutaj. Właśnie. Może być gdzieś z tyłu, czy na... Tutaj. Nie, kurwa. Ja nie wiem, co muszę szukać, nie? Korzystaj z warstwy termalnej z kladytor. Tu. To zwykła kuchenna chłodziarka w zabudowie. Poziom temperatury nie zgadza się z wytycznymi. Tu nic nie znajdziesz. Plus. Okej, okay, on... pokazuje, że tutaj to powinno być. Tutaj. Naprawdę myślisz, że relik mógłby być tutaj przechowywany? Za niska temperatura, za duże ryzyko wahań. Okej, to więc to musi być pod koniec, tak? Długo się to robi. O, strasznie długo to jest. Ale nawet nie chcę szukać. Innych temperatur w ciepłych. O no tu. Kurwa, w gaciach to ma. Nie wiem. Musi być tu. Czemu to nie skanuje? Kurwa no. Czy tu coś może być, jakieś ślady, o. Opuj. Już widzieliśmy. Tak, raz to jest to miejsce, mnie tak mi się już nie podoba. Tutaj Jorinobu musi trzymać kontener. Mhm. Mamy to. Dobra robota. Kurwa. Zajebiście. Wychodź z edytora. Zajebiście, tak mi się tego nie chciało robić. Ja jeba. Długo to trwało. Masz wszystko. Trzy, trochę z moim wylewem. Tyle wystarczy. Dzięki. Mamy to.
T-Bag, rozłączam się. Dobra robota. Widzimy się wkrótce. Kasuję wasze dane z serwera i pamięci podręcznej. Jakby co, nie było was tutaj. No kurwa, czy jak? Zostaw go sobie. Dopiszę do rachunku Evelyn. To przenośny edytor. Obsłuży też inne brain dance'y. Ma twoje pliki kalibracyjne. Nie jest tak nie, dobry jak mi, ale jakoś sobie poradzisz. Jak to nie jest taki sam? Cię na ryzyko. Wiesz, kurde, kobiet na głowę. A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie co widzę? Żywe, gadające trupy. To niedawno. Judy, odpuść. Nic nie odpowiadam. Evelyn, nie wybieraj drogi na skróty. W ten sposób nie wygrasz z tym miastem. Bądź ostrożna. No jasne, że będę. Zresztą pogadamy za chwilę. Okej, wstajemy z fotela. Trudna misja. Zanim kończę. Chyba. Przejdźmy się. Jednak nie. Musimy się przejść z nią jeszcze. Rozmawiam z Evelyn. Spoko. Kurde, mega długa ta misja. O tym jeszcze? Wygramy. A już rozumiem, skąd tyle wiesz o Yorinobu. To proste. W łóżku mężczyźni mówią za dużo. I to was łączy, łóżko. Interesy. Wyłącznie interesy. Okej. Okay. Co teraz? Vi. Zrób to zlecenie tylko dla mnie. Bez dzielenia się zyskiem z nikim więcej. Bez żadnych pośredników. Bez Dexa. Kurwa. Czyli chcesz wychujać naszego fixera? Wiedziałam, że coś tu jest nie tak. Dex jest tylko pośrednikiem. Całkowicie zbędnym. Evelyn, nigdy nie pogrywasz z fixerami. To jedyna reguła Night City, której każdy najemnik zawsze się trzyma. Ale jeśli będziemy sprytni... W ten sposób zrujnujesz reputację. A bez reputacji jesteś w tym mieście nikim. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Zadaj to pytanie sobie. Chcesz do końca życia użerać się z kosiarzami? Czy w ciągu jednej nocy stać się legendą? Twój wybór. Dobra. Jeśli się zgodzę, to będzie mieć poważne konsekwencje. Takie kliknę. Wiem. Dlatego niezależnie od twojej decyzji, to musi zostać między nami. Proponuję 50%. Z taką kasą zrobisz, co będziesz chciała. I będę spalona. Dex nie wybaczy takiego przekrętu. Proszę Dex raz. Nie jest jedynym fixerem w Night City. Za to moja propozycja jest jednorazowa. Przemyślę to. Mhm. W razie czego dzwoń. Prześlę ci swój numer. Okej. Okay. Powodzenia. Tak na serio to... No dobra, to była misja wyjść. Podem do tekstora. No Vi, masz dla mnie wieści. Warto było przejrzeć to nagranie z Konpeki. T-Bag już do mnie dzwoniła, analizuje materiał. A co z Flatheadem? Jeszcze nic, zaraz się tym zajmę. T-Bag mówi, że bez tego robota nie ma szans na dotarcie do chipu. Więc do dzieła, panowie. Kurwa, mordę sklejka płynia. Ja ci gościu pieniądze zbieram. Wiesz wszystko? Jest. Tak naprawdę...